Otrzymałem już płytki od PCB Way. Wygląda to naprawdę świetnie. Jest to dużej, bardzo dużej jakości. To jest zupełnie coś innego niż jakbym sobie zrobił sam. Zresztą zobaczcie sami. To jest płytka, którą każdy jest w stanie zrobić sobie w domu sam. To jest płytka, której nikt nie jest w stanie zrobić sobie w domu sam. Prostymi sposobami. Do tego trzeba naprawdę mieć profesjonalne narzędzia. No i profesjonalna firma to wykonała. Jeśli chodzi o płytki, mam też oczywiście tutaj całe wiadro części do tego. No, zaczynamy w takim razie zabawę, na którą wszystkich zapraszam. Zaczniemy sobie standardowo od rezystorów. Mamy tutaj kilka okładów scalonych, ale ja nie będę od nich zaczynał. Ja będę zaczynał od rezystorów i kondensatorów. Sobie zostawię tylko miejsce dookoła i je wlutuję praktycznie na końcu. No, wolę to zrobić tak, żeby maksymalnie ochronić przed ESD. Tak więc ja łowię rezystory i zaczynam je umieszczać. Rezystory 10 kg już są włożone. Teraz trzeba będzie je polutować. I teraz rezystor 1 kilo.
fly too high. Be sure to keep the mountain sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Teraz wjeżdżają kondensatory 470 nanofaradów.
Jest 10 nano, trochę takie kwadratowe, o, to innego typu, ale są ok. Na płytce są też dwa dławiki 100 mikrohenrów, które możemy już sobie wsadzić i zarutować. Thank you.
układ jest zmontowany. Teraz tak kilka ciekawostek, uwag, jakie chcę dołożyć. Przed uruchomieniem trzeba przed wlutowaniem tych gniazd sprawdzić, czy na pewno są wszystkie blaszki i tylko te blaszki, które być powinny. To znaczy się, gdybyście tylko odcięli blaszkę spod spodu, po prostu nogi z gniazd, odcięli, ale nie wypruli ze środka, bo to są stereo, no ale nie wszystkie te blaszki są używane w niektórych tych gniazdach, no to byłoby dalej zwarcie, więc trzeba się upewnić, żeby zostały tylko te blaszki, które są lutowane potem do płytki. Druga sprawa przy uruchomieniu. Układ generatora należy sprawdzić, czy działa, podpinając oscyloskop, a jeśli nie mamy, to miernik częstotliwości też wystarczy, do CLK 0 i CLK 1. Tu powinien być sygnał z częstotliwością generowany. No i oczywiście układ, który najczęściej, najwięcej budzi kontrowersji, najczęściej się psuje, tudzież najczęściej nie działa w ogóle, to jest układ ten FST. Ten układ FST, no to jest pięta achillesowa tego projektu, ale jeśli on jest sprawny po włączeniu, po uruchomieniu radia, będziecie słyszeć normalnie szum. Będziecie słyszeć szum odbiornika, będą się te wartości zmieniały przy dotykaniu bolca antenowego. Pod warunkiem, że, i tutaj kolejna sprawa, pod warunkiem, że albo zamontujecie filtr pasmowy, który Wam zaraz pokażę, albo połączycie wyjścia antenowe, i teraz tak, te wyjścia antenowe i te wyjścia masowe są ze sobą, no, z tego, złączone. Tu są podwójnie, ale tak naprawdę są pojedyncze, więc to jest obojętne. Do wejścia masowego i do RD, bo to jest masa, odbiór, zasilanie, a tutaj jest nadawanie. Jakby ten tutaj się zamyka obwód końcówki mocy. Czyli w tym momencie, kiedy wepniemy sobie na krótko, połączymy wyjście antenowe z pinem RD, to dopiero nam poleci sygnał na odbiornik. Inaczej nie będzie nic słychać, żebyście się nie zdziwili, bo oczywiście można uruchomić to radio zupełnie bez filtru pasmowego. Druga ciekawostka, jaką można tutaj też pokazać w tym radiu, jest taka, że jest ono dostosowane do dwóch rodzajów złącz. Tu mamy BNC, typowe BNC. Tutaj mamy bez żadnego przerabiania płytki SMA. Dokręciłem przejściówkę na UC1, ale jest to SMA i jednocześnie bez żadnych przeróbek można wlutować albo takie, co jest, uważam, spoko. Różnie ludzie różnie lubią mieć założone. No i teraz tak. Przy kupowaniu LCD 2x16 uważajcie, żeby przy zamówieniu piny były z tej strony, w takiej kolejności, jak macie tu oznaczone, ponieważ można kupić 2x16, które są odwrócone i są z tej strony w tą stronę, z prawej do lewej, a my potrzebujemy z lewej do prawej. Da się to przerobić, da się to zrobić, no ale wtedy będzie przesunięty LCD, i co jest, no, niezadowalające, to chyba się domyślacie, nie? My sobie założymy i git. Z enkoderem możecie mieć jakieś tam wątpliwości, pytania. Enkoder jest właściwie najmniejszym problemem, bo jakikolwiek nie kupicie 5-pinowy, to będzie pasował. On ma 5 pinów, choć może Wam się wydawać, że 7, ale to są piny mocujące, to są piny masowe. Te piny tutaj to są piny masowe. Te piny są odpowiedzialne za sterowanie, no i za klik, ponieważ ten musi być z klikiem. Co jeszcze? Ta cewka, wartości tych cewek są na stronie, do każdego pasma inne. To jest filtr pasmowy właśnie, na każde pasmo inny. Można kupić lub sobie wykonać samemu płytkę czteropasmową, trzypasmową, właśnie nie pamiętam, albo ona ma cztery albo trzy pasma, jest przełączana hebelkami i on się wpina tak samo w tym miejscu tutaj,
na pin pasmowy i się hebelkami przełącza pomiędzy pinami, ale też jest dostępna płytka z pasmami 5 albo 8. Za dużo jest tych wersji, już potem nie pamiętam, która po prostu jest rozmiarami podobna do tego i robimy sandwicha. Po prostu pod spodem się robi, przykręca się tutaj na kołeczkach kolejną płytkę pod spodem i tam jest już więcej pasm. No, także to też można w ten sposób to wykonać. No, ja tutaj zrobiłem akurat filtr pasmowy, nawinąłem na rdzeniach. Można je kupić normalnie na Allegro, te rdzenie. Są bardzo tanie. Kierować się parametrami z opisu i trzeba, to jest 24 AWG grubość przewodu. Można oczywiście każdym innym przewodem to nawijać, byleby się zmieściła ta ilość zwojów, tyle że no wiadomo, im pasmo jest niższe, ma niższą częstotliwość, tym tych drutów będzie więcej, z przewinięć będzie więcej, no i wiadomo, musi nam się to wszystko tutaj zmieścić, upchać. Przy 24 AWG tam 25 zwojów to już jest praktycznie nie do upchania. Na to zwróćcie uwagę. No i mierzcie. Nano VNA wystarczy do zmierzenia ich indukcji, ale jeśli będziecie się trzymać ilości zwojów, to powinniście mniej więcej wstrzelić, to nie jest apteka. Będziecie mieć troszeczkę przesunięty po prostu filtr pasmowy. A czym jest filtr pasmowy? Nie powiedziałem. Filtr pasmowy to jest taki filtr, który dopuszcza tylko dany przedział częstotliwości do radia, nie? Czyli poniżej niego wszystko jest wytłumione, powyżej jego wszystko jest wytłumione, on tylko przepuszcza środek. W każdym radiu krótkofalarskim jest taki moduł. Oczywiście w radiach wielopasmowych tych modułów jest więcej, one przełączają się bez naszej ingerencji, robi się to automatycznie w radiu, ale w radiach krótkofalarskich wszystkich takie moduły będą. Ja tu zrobiłem jakby dwa filtry, ten jest na pasmo CB. Wyjąłem rdzeń odpowiedzialny za zasilenie końcówki mocy. No i tylko sobie tak umieściłem, zmostkowałem w ten sposób. No i zostaje nam co? Uruchomienie radia, nie? Co innego? Uruchomienie radia. Działa. Przełączamy częstotliwości. Będzie szło od najniższej po kolei. Do najwyższej. A ja sobie jeszcze z ciekawości zobaczę, ile, bo to radio to jest typowy po prostu odbiornik SDR. Zobaczymy, ile można podjechać. No, on tutaj pozwala soft na jechanie o daleko. Pytanie, jak będzie z czułością. Może być tak, że tutaj to radio nie odbierze nic na tych częstotliwościach. Nie ma blokady. Ciekawe, czy by to odebrało cokolwiek na tej częstotliwości. Tutaj filtr jest totalnie rozjechany, ale numer. Wiecie co? Ja tu pojadę na... ...145, bo czemu nie? A dobra, niech będzie 200, gdzieś tam zaokrąglimy, żeby nie jechać 100 lat. Akurat nie mam radia podłączonego w tym momencie, które ma USB na 2 metrach, ale robimy tak, 145, 200. Zobaczcie jaką tą ciekawostkę. Możecie coś posprawdzić. O tym nie wspomniałem, w sumie zapomniałem o tym. Praca generatora, ponieważ to radio w tym momencie już nadaje, można powiedzieć, na tej częstotliwości. Widzicie, świeci się. Odbieramy generator. Już się odstroiliśmy. No i w tym momencie wiemy, że generator działa na odpowiedniej częstotliwości. A czy w ogóle... O, proszę. Sygnał rośnie. O, odbiera nam. Po dodaniu odpowiednich filtrów na 2 metry bylibyśmy w stanie odbierać normalnie, nadawać tutaj w USB, w tym radiem. Ja nie wytrzymam i podłączę mi głośnik.
Będzie bardzo cicho. To możecie być pewni. Tak, to jest cicho, ale słychać, jak nadaje z radia na tej częstotliwości, czyli odbiera. Czyli spoko, nie? To byłby w takim razie przy odpowiednim filtrze najtańszy odbiornik, nadajnik na pasmo 2 metrów z możliwością SSB. Dlaczego tak się tym podniecam? Bo na 2 metrach na SSB się dzieje bardzo dużo. Przy fajnej antenie, tam bardzo często w polaryzacji poziomej się pracuje, ale przy fajnej antenie, nawet w pionie, jesteśmy w stanie odebrać bardzo dużo zawodów, czasami nawet, zależy się od tego, w jakiej części kraju mieszkamy, nawet i obcokrajowców na częstotliwości 2 metrów, na częstotliwości 144 MHz tak naprawdę, bo na 144 MHz rozmawia się w SSB. No i fajnie. W radiu można zobaczyć tak, tu przełączamy sobie modulację. W tym softcie, w tym firmware'ze jest tylko LSB, USB i CW, ale jest też wersja z modulacją AM. Nie wiem, czy jest FM, bo nie pamiętam, ale też to załaduję i będzie kolejny filmik też z nadawania, bo dzisiaj tylko będzie odbiór, ale też będzie nadawanie na innym filmie i zobaczymy. Może mi się uda zaimplementować firmware, który ma AM, FM, wtedy sobie zobaczymy na CB Radio. I może nawet mi się filtr uda tutaj skombinować z częstotliwości 2 metrów. No to byśmy pogadali też na 2 metrach z tego radia, jeśli by się udało. Tu mamy wejście do menu i w tym menu sobie ustawiamy właśnie od głośności przez rodzaj modulacji, filtr. Filtr możemy sobie zawężać, rozszerzać. Tutaj oczywiście filtry to już na telegrafie takie wąskie. Potem mamy częstotliwość. Ono to wykrywa jako częstotliwość 50 MHz. Krok strojenia. Kurczę, no, są filmy z opisem wszystkich krok po kroku w menu pozycji. Ja tego robić tutaj nie będę. Nie ma sensu, nie o tym jest film. Ale jest to tak naprawdę bardzo podstawowe, a zarazem rozbudowane radyjko, które każdy może sobie zbudować sam. Ja Was teraz zapraszam do obejrzenia i posłuchania, jak ono pracuje z anteną. To będzie EndFit. No i dobra, jest tutaj podpięte wszystko, tak jak być powinno. Antena to jest EndFit. On ma wszystkie podstawowe pasma krótkofalarskie. Niestety na CB Radio on nie jest, chociaż na 10 metrów, owszem. Tyle, że dzisiaj się na CB Radio nie dzieje nic, dlatego też nie pokażę Wam w tym momencie, ale podepnę to potem pod antenę pionową, bazową. Zobaczymy, czy coś lokalnie będę w stanie złapać. Teraz jest już taka pora, że pasmo 80 metrów się obudziło, pasmo 40 metrów zaczyna zanikać, 20 metrów też już zaczyna zanikać, ale coś chyba tutaj dam radę złapać. Wy sobie posłuchacie, jak te stacje idą, no i ocenicie, czy to radyjko zbudowane w kilka godzin, kilka wieczorów jest warte, żeby je zbudować i je posiadać. Ja już sugeruję odpowiedź, ale oceńcie sami. CQ contest, Hotel America 2 kilowatt micro radio, Hotel Alpha 2 kilo micro radio contest. CQ contest, Hotel America 2 kilowatt micro radio, Hotel Alpha 2 kilo micro radio contest. CQ contest, Hotel America 2 kilowatt micro radio, Hotel Alpha 2 kilo micro radio contest.
Radio 3, Radio Zanzibar, good afternoon, 59496, you with us? Dobra, jakaś stacja tu jest, lecimy dalej. Możecie zauważyć, że zwiększam kręcąc w lewo i to wcale nie jest błąd. Znaczy, to nie jest błąd. Dobrze widzicie, jest to błąd. Ale to jest kwestia poprawienia kodu źródłowego, który jest tu w Atenece zapisany, podmiany danych w dwóch linijkach. No. Muszę to zrobić. Nie zrobiłem tego jeszcze. O tej porze 80 metrów to jeszcze tak słabo jeszcze z tego kierunku, z którego ja tutaj mam nasłuch, to może po prostu to nie iść za dobrze. Przełącza się kliknięciem jednym kliknięciem zmieniamy tutaj, widzicie, podkreślenie, czy chcemy megaherce, czy chcemy setki, dziesiątki, jedności kiloherców. Podwójnym kliknięciem zmieniamy pasma. I tu leci jakaś transmisja cyfrowa. Oczywiście teraz mam pominięte wszystkie, jeden filtr pasmowy mam pominięty, tak żeby można było odsłuchać wszystkie pasma. To będzie oparte na tym, że nie do końca wyostrzy daną stację. To też będzie oparte na tym, że będzie wchodzić więcej syfu niż powinno, no bo w tym momencie mamy taki typowy odbiornik SDR, który podpinamy do komputera przez USB, też nie ma filtrów pasmowych, no i potrafi zbierać syf z okolicy. O, już przeleciałem. Zagadałem się, przeleciałem. Poza pasmą 3,5 MHz. Lecimy sobie. To tu się zaczynamy jakieś stacje. Galina 2, na 7. Chyba Rosjanie. Tak. Lecimy dalej. To jest pełno stacji w tle, jak słyszycie, ale nie chcę mi się dostrajać do takich małych sygnałów. Większość z nich tutaj są Rosjanie. Jakie zawody w ogóle są w Rosji? Jakaś włoska stacja? Radio 4 Delta X-Ray QRZ. Trudno się tak bez filtrów stroić, bo to szeroko idzie. Radio 2, Echo London, good afternoon, 59502, QSL. Roger,
Oscar Radio 02, it is Roger. Roger, Roger, 73, Hotel America. Sygnał nawet do ósemki to całkiem silny. Dobra, lecimy na 14 MHz. Może jeszcze kogoś, o, tu leci cyfra. No, po podpięciu do komputera dałoby się fajne rzeczy tutaj odebrać. Ale można też i nadawać. To radio też posiada możliwość nadawania w emisjach cyfrowych przy odpowiedniej przystawce. Tu coś mamy. No, tu nam się taki południowy zachód otworzył. Stacje na raz. Dalej kilo? A, weekendy. Kapa, weekendy tak to jest. India Uniform 7, Charlie Kilo. QSL? Gerardo, Palenam. Oczywiście zawężenie pasma, czy też Lima, Bravo, Lima. QSL? Filtr DSP jest, ma sens przy posiadaniu filtra fizycznego, pasmowego. Pasmowo-przepustowego, wtedy dopiero widać jego zalety, ale mimo wszystko już i tak to działa. No dobra. Po zmroku jeszcze sobie posłuchamy stacji na paśmie 80 metrów. Z Polski. Bo się 80. Kolejna dostanie. 80 się uaktywni nam. I będziemy sobie pogadać tutaj. Павел, Дмитрий, Иван Краткий, ДРПЛ. Mamy tutaj stację oddaloną o kilkadziesiąt kilometrów. No, tam powiedzmy od 30 do 60 km ode mnie są.
To jest jedna bardzo silna stacja, bo jest bardzo blisko mnie. Witam, witam, witam. Wieczór! Ja to ci mówiłem, dobry wieczór! No to czego się nie upomnisz? No niestety nie mogę. Nie mogę podgłośnić, bo wyrwie mi głośnik tutaj Mirek, który jest kilka kilometrów ode mnie. Ja flądry biorą! O, słyszycie? Radio broadcastowe. To jest brak filtra, się przejawia tym. Długie fale tutaj już o tej porze się budzą i no niestety przykrywają ciutkie stacje dalekie. Gdyby był filtr pasmowy, to tego efektu by nie było wcale. Działa. No nie jest tak idealnie szybko jak to w radiach fabrycznych wysokiej klasy, ale dość szybko obcina i tak przemodulowany sygnał zbyt duży. Próbujemy użyć filtra. Nie wiem, co to za narodowość, bo coś tu po angielsku, ale jakie to narodowości są stacje, to już nie wiem. Division 163. Thank you, Okula Gujak. All the best to you and company and family. This is Germany. 252-121. Bye bye, sir. Hello, buenas tardes. Hello, ¿cómo me escucha? Estoy transmitiendo por una Summercam, Tango Sierra 340. Zobaczymy, jak się tam się dzieje teraz na pasmach. A w nocy już jest grubo po 22. Jakiś Francuzów słychać. No
tak na jedno obie. To na basuna. Va bene, benissimo, andone allora all'onda la Ligure, buon Guerretti, ci si sente prossimamente. Intanto saluto Gaetano, bentornato, Italia Unico Motto, papà, diretta. Ma è ritornato. Saluto pure l'amico Iziove CQ. Italy to November, Eco Golf calling the X Fork and let's go over please. Na zawodach się przebija. Cyfrowe to na pewno. Ale czy tutaj jest głos w fonie? No, chyba raczej nie.